Lwy atakują dorosłego, silnego bawoła. Ich grupa jest liczna, a do tego składa się z samych samców, co w zasadzie powinno przesądzać o wyniku tego starcia. Bawoł jednak sprytnie wykorzystuje ukształtowanie terenu. Wciąga uczepione jego zadu drapieżniki na głębszą wodę, gdzie łatwiej będzie mu się bronić. Po drodze wpada na truchło hipopotama, o które w stresie zaczepia rogami i odbywa z nim nerwową szarpaninę. Wreszcie udaje mu się przenieść całą akcję na głębszą wodę. Od razu widać, że to było słuszne posunięcie, bo większość lwów się wycofuje. Zostaje tylko jeden, najbardziej zajadły, który nie zamierza się poddać. Przecenił jednak swoje możliwości. Bawoł szybko bierze go na rogi, wbijając jeden z nich gdzieś w dolne partie kociego brzucha i targa lwem zaciekle. Lew początkowo walczył o kolację, a teraz to on walczy o życie. To bardzo częsty w przyrodzie scenariusz.